Witajcie w Smak Sztuki. Dzień dobry. Dzisiaj kolejna porcja i zielonej żywności, i porcja informacji na temat tej zielonej żywności. Na początku bardzo bym chciała podziękować za zaufanie, jakie nam Państwo okazują, bo odbieramy sporo telefonów, maili z zapytaniami i też komentarzy pod naszymi filmikami. Wybaczcie Państwo, jeżeli nie odpowiadamy na pytania tak, jak one literalnie brzmią, na przykład na pytania tego typu, jak należy stosować zieloną żywność, ile należy jej jeść. Nie da się tego powiedzieć, dlatego że każdy z nas jest w innej sytuacji życiowej, w innym wieku. Różne mamy sytuację zdrowotną. I generalnie nawet od wagi ciała zależy to, jaką porcję zielonej żywności uznajemy za dobrą na początek. Dlatego prosimy zawsze o kontakt telefoniczny, bo tylko wtedy możemy prywatnie, na spokojnie dowiedzieć się tego, czego naprawdę Państwo potrzebują i poprowadzić Was w tym procesie przygody z zieloną żywnością. Pierwsza taka rzecz, która jest dość istotna, dotyczy tego, że może powiem na początek właśnie o takich reakcjach organizmu na rozpoczęcie spożywania zielonej żywności. Czasami zdarzają się takie momenty, że na przykład ktoś jest zaniepokojony tym, że rozpoczyna się okres oczyszczania. Nazywamy to nieraz biegunką, nieraz rozwolnieniem. Natomiast uwaga, jest bardzo ważna różnica pomiędzy biegunką a oczyszczaniem związanym z zieloną żywnością. Przy biegunce zazwyczaj boli nas brzuch, skręcają się jelita i jest to bardzo nieprzyjemne. Natomiast zielona żywność nie powoduje takich reakcji. Rzeczywiście biegamy częściej do toalety, ale nie wiąże się to z bólem. I po takim dłuższym lub krótszym czasie oczyszczania czujemy, że w jelitach mamy naprawdę wolną przestrzeń i czujemy się lżejsi. Nieraz reakcja organizmu może być odwrotna. Zdarza się tak, że nieraz wręcz przystopuje się wypróżnianie. I wtedy też musimy indywidualnie doradzić, jak sobie poradzić z taką sytuacją. Jako że spożywanie zielonej żywności wiąże się z odtruwaniem, to od czasu do czasu mogą się zdarzyć sytuacje następujące. Ktoś się gorzej poczuje, pojawi się wysypka, jakieś drobne wypryski na skórze i pojawia się też niepokój. Więc tutaj mogłabym powiedzieć, że jest to objaw nawet dobry. Dlaczego? Bo jeżeli coś wychodzi z organizmu na zewnątrz, pojawia się na skórze, to oznacza, że organizm oczyszcza się. Nie zawsze wyłącznie przez wypróżnianie razem ze stolcem. Czasami jest to też inny zapach potu, który się normuje po krótszym lub dłuższym czasie. Nieraz to są nawet takie wypryski, które dla osób na przykład w wieku 50 lat, kiedy pojawiają się takie wypryski, może to być zabawne, trądzik młodzieńczy w tym wieku. Ale to jest bardzo dobry objaw, chociaż niekoniecznie musi nam się podobać. I teraz, jeśli chodzi o sprawy dotyczące uczuleń. Często osoby się pytają o to, czy mogą pić jęczmień, bo są uczulone na jęczmień. Pamiętajmy o tym, że zazwyczaj jesteśmy uczuleni na pyłki, czyli te drobinki, które produkują rośliny w okresie rozmnażania, zazwyczaj na wiosnę, które unoszą się w powietrzu i to są często alergie takie wziewne. Natomiast to, z czym mamy tutaj do czynienia, ten proszek pochodzi z wysuszonego soku wyciśniętego z młodej trawy jęczmiennej. I bardzo rzadko zdarza się, że ktoś może mieć uczulenie na jęczmień. Bardzo rzadko nie oznacza, że nigdy, ale rzeczywiście rzadko. Tak samo rzadko zdarzają się uczulenia na chlorellę. Wtedy po prostu sprawdzamy, czy odstawienie któregoś z tych produktów daje poprawę. I też trzeba rozpoznać, czy to chodzi o alergię, czy właśnie jakiś proces oczyszczania. Dlatego tak ważne jest to, żeby się konsultować z osobą, która tą zieloną żywność zna, stosuje od dłuższego czasu, przeszła różne etapy i może się podzielić swoją wiedzą. A ja chciałem spytać, czy na pewno ważna jest opieka, jeśli chodzi o właśnie spożywanie zielonej żywności?
Naszym zdaniem ta opieka jest bardzo ważna, dlatego że na początku każdej zmiany dzieją się zmiany, a te zmiany jednego będą cieszyć, drugiego niepokoić. Mamy bardzo różną konstrukcję psychiczną i wtedy ktoś, kto nam towarzyszy w tej drodze, jest po prostu pomocą. I jeżeli można się zwrócić do kogoś z pytaniem, poprosić o jakieś materiały nawet, którymi też dysponujemy, wtedy czujemy się pewniej, spokojniej i możemy bardziej harmonijnie podejść do swojego zdrowia. Też co chciałam powiedzieć w kontekście zielonej żywności i różnych suplementów i leków. Nie wiem, czy Państwo też mają takie doświadczenia, ale często widząc reklamy, czy słysząc takie reklamy, dowiadujemy się, że koniecznie trzeba to skonsultować z farmaceutą albo lekarzem i że można się spodziewać różnych skutków ubocznych. To jest naturalne, bo to są często produkty chemiczne, które różnie mogą oddziaływać na nasze ciało. Ale to, co mnie najbardziej denerwuje w reklamach, to jest to, że obiecują cudowne rezultaty bez zmiany stylu życia. Przykładowo, jeżeli ktoś lubi jeść tłuste potrawy i one mu szkodzą na wątrobę, dostaje propozycję, żeby łyknął jakąś tam konkretną tabletkę na wątrobę i może jeść dalej to, co mu szkodzi. To, co nam się podoba tutaj w zielonej żywności, to jest to, że uczy nas ona większej wrażliwości na nasze ciało, na reakcję organizmu i pomaga bardziej świadomie dobierać właśnie i pokarmy, i zmieniać styl życia. Też nas zachęciła, myślę, ostatnio do większej dbałości o ciało, do jakiejś gimnastyki i wespół w zespół. Po prostu zaczynamy się czuć lepiej, czego i Państwu życzymy. Na wszystkie pytania, szczególnie te szczegółowe, osobiste, odpowiemy telefonicznie. Zapraszamy do kontaktu podany pod filmikiem.